poznać ludzi związanych z kulturą, ze społecznym ruchem kulturalnym, którzy odeszli od listopada zeszłego roku do listopada tego roku. Był niezwykle życzliwym i pogodnym człowiekiem. Zmarł w styczniu 2018 roku. Zmarł w wieku 80 lat. Gdy na twoje ręce tak pokornie patrzę, jakbym roztrwoniła wszystko, co mi dałeś. A łąką idę ukorzyć się wiernie. Jednocześnie przyjaciółka klubu seniora Wrzos. Bez uśmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości. Coś się jeszcze wydarzy. Tylko gdzie i co? Ktoś wyjdzie im naprzeciw. Tylko kiedy? Kto? Zmarła w wieku 70 lat. Zdzisław Kozłowski, 1920-2018. Mówcie do nas, bo potrzebujemy tego. Mówcie, że potrafimy uszanować cudzą wolę i odmienność. Że potrafimy wykonywać sprawiedliwe prawa. Mówcie, bo zbyt długo nękało nas kłamstwo i gwałt. Nie ma nic. Stary człowiek pamięta, że wsadzano go na odpływającą krew, że zrzucano z tarpejskiej skały, zostawiano na odludziu lub morzono na śmierć w chlewiku. Pamięć starego człowieka jest pamięcią ludzkości. Zmarł w wieku 76 lat.
Janusz Izbicki odszedł 17 sierpnia 2018 roku. Roman Kłosowski 1929-2018. Ja chcę nie wierzyć. I nie chcę wierzyć. Mały, poszarpany kruk, którego psy rozdarły. Śmierć chodzi. Ona mówi do mnie głosem gorącym. Oto mała dziewczynka na wielkim ekranie. Przyszywa sobie guzik do rękawa. Monitory pogwizdują. Personel się zbiega. Ach, cóż to za istotka z bijącym w środku serduszkiem. Jaka wdzięczna powaga w przewlekaniu nitki. Ktoś woła w uniesieniu. Zawiadomić szefa. Niech przyjdzie i sam popatrzy. Kto kocha naprawdę, będzie kochał zawsze. Nie zmieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Nie oceniaj mnie. Ani dobrze, jest świat z nieznanych nam już zwierzeń. Bez snu, bez jawy, bez udręczeń. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam.